Hej wszystkim, tu Anna Delula, witam was serdecznie w kolejnym odcinku City Skyline. Długo, słuchajcie, tutaj nie wypuszczałam żadnego odcinka o moim mieście, ale postanowiłam wreszcie to zrobić. Dawno też nie grałam w City Skylines, teraz jakoś właśnie sobie odpaliłam. No i cóż, mamy tutaj trochę do zrobienia. Jesteśmy już bardzo, bardzo dużym miastem, zbliżamy się powoli do miasta stołecznego. Zasoby naturalne sobie sprawdzam, słuchajcie, bo u nas z tym jest kiepsko. Nie mamy żadnej ropy. Dlatego ja niedawno postawiłam sobie tutaj elektrownię słoneczną. Teraz właśnie sobie sprawdzałam też przepisy, jakie obowiązują w moim mieście i zauważyłam, że nie obowiązują, słuchajcie, żadne. Więc to też by przydało się zmienić. Dobrze, zerknijmy sobie, jakie my te przepisy mamy. Jak widzicie, jest u mnie noc. Ja nocą nie lubię tutaj nic robić. Zaznaczyłam sobie przed chwilą recykling, żeby nam problem ze śmieciami się trochę zmniejszył, bo to jest masakra. Zobaczmy, co jeszcze tutaj jest. Użycie energii. Co nam to daje? Oszczędzanie energii jest ważne. Najlepszym środkiem ku temu jest instalacja w budynkach mierników zużycia energii. Ej, dobre to jest, nie? Zużycie wody to podejrzewam mniej więcej to samo. Zaopatrzenie w czujniki dymu. Na razie to zostawię. Zakaz posiadania zwierząt. Nie. Zakaz palenia. Nie. Parki, rekreacja. Niech twoje parki i place wzbudzają zazdrość. Oczywiście, że tak. Dalej nie czytam. Słuchajcie, to jest tak mała czcionka, że mnie to po prostu za każdym razem wnerwia. Jak wstaję sobie od tego City Skyline, to po prostu normalnie mam wrażenie, że nic nie widzę już. Nacisk na edukację. Wiecie co? My mamy tak. Mamy jakieś tam szkoły podstawowe. Wiem, że na pewno mamy jedną średnią i nawet mamy już uniwersytet. Dobra, to na razie zostawiamy. Używanie rekreacji, zezwolenie na rekreacyjne korzystanie z substancji kontrolowanych. Jezus Maria, przyciąganie turystów, lecz wymaga także obecności w okolicy większej liczby policjantów. Nie wiem. Darmowy transport publiczny. Zwiększę użycie brak dochodów z budżetu. Nie. Precz z edukacją, surowe wyroki. Kary pozbawienia wolności są dwukrotnie dłuższe niż zazwyczaj, a surowe wyroki sprawiają, że zbrodniarz obniża współczynnik przestępczości. Dobra, to sobie zaznaczymy. I może dzięki temu teraz w poszczególnych dzielnicach będziemy mogli sobie te nasze prawa regulować. Zobaczymy, weźmy sobie taki Szyszkowiec. Specjalizacji dalej nie mogę nic tutaj zrobić. Przepisy, mogę coś wybrać. A, widzicie, teraz mogę sobie tutaj regulować odpowiednio, że każda z dzielnic może mieć swoje tutaj jakieś tam prawa osobne. Fajnie. Powiedzcie mi, czy jak gracie sobie w City Skylines, to czy traktujecie te poszczególne dzielnice, no właśnie, jako dzielnice, czy po prostu już jako osobne miasta? Bo na przykład tak, ja mam trochę tych kwadracików już wykupionych, ale ja cały czas dalej traktuję to moje miasto jako jeden wielki twór. W ogóle chciałabym kiedyś tutaj troszkę coś pozmieniać. Słuchajcie, na razie jest noc, ja tylko tak nie lubię, niech to się troszkę przewinie. Tutaj bym dzisiaj chciała się zająć tym regionem. Właśnie mam dużo tych wiatraczków. Nie wiem, one podobno w życiu takim normalnym nie są zdrowe. Nie wiem, czy tutaj to jakoś wpływa na moich ludzików w mieście, czy nie. Ja widzę, że ja mam w ogóle bardzo dużo zgonów, jest trochę hałasu, jest trochę ludzi niezadowolonych. Ale słuchajcie, jak się ma takie miasto wielkie, rozległe po prostu na hektary, to to jest masakra, żeby to utrzymać. W ogóle fajnie to w nocy tutaj wygląda, wiecie, wszystko się świeci, jest ruch uliczny. Mam tutaj jedną taką masakryczną ulicę, gdzie zawsze, ale to zawsze po prostu jest taki korek. Nie wiem teraz, gdzie ona jest tutaj. Widzicie? Tu się po prostu aż świeci cały czas i to jest masakra. Także tą ulicę będę musiała w przyszłości, nie wiem, coś tutaj trzeba pokombinować. Ja już nawet tu zrobiłam tą jedną odnogę, ale nic to nie pomogło. Tutaj mam jakiś park, ścieżki rowerowe, więc nie chcę tego burzyć. Nie mam za bardzo pomysłu na tą ulicę, jak ją tutaj, wiecie co, poprawić, ale na razie nie chcę się tym zajmować. Wstał dzionek, ja trochę przyciszę grę, bo ryczy okrutnie. No i tak się prezentuje nasze miasto. Może coś poopowiadam o niektórych tutaj lokalizacjach. Pierwsza sprawa to jest bardzo brudna woda u mnie.
I ja się boję, co to będzie, bo nie mam jak na razie dostępu do innego źródła wody. Dlatego, że poszłam sobie gdzieś tutaj w teren. Tu bym chciała mieć jakąś parcelę, bo tu mam czystą wodę akurat w tej części. Także, no. W ogóle, jeśli porównując City Skyline i oczywiście SimCity, no to ta gra jest dużo bardziej skomplikowana i trzeba naprawdę tutaj albo poszukać sobie w necie, albo mieć dużo cierpliwości do tego. Tutaj mamy co? Tutaj mamy ścieki, tutaj mam jedną oczyszczalnię wody, drugą mam tu, no i słuchajcie, tutaj mam jedną rurę, która nam pompuje wodę do miasta, i tutaj mamy drugą, więc widzicie ta. Po prostu plama mi się tutaj zbliża nieuchronnie. No, co prawda mam jeszcze tutaj miejsce, ale nie wiem, jakby je tutaj wykorzystać pod względem tej wody pitnej, bo to chyba musi być osadzone, po prostu te pompy muszą być osadzone na jakimś terenie. Nie mam tu żadnej wyspy, więc kicha. Tutaj w ogóle bym chciała zrobić, tak zawsze myślałam o tym, żeby tu jeszcze, wiecie co, była taka najdroższa okolica. Fajne są tutaj domki, aczkolwiek te tereny niezbyt powalają, bo są takie, wiecie co, górzyste i w ogóle jest masakra, jak się coś umieszcza. Po prostu teren mi się podnosi, wygląda to okropnie. Chciałam tu zrobić jakieś takie fajne, wiecie, wypasione rezydencje, ale chyba sobie poczekam, jak będę miała kiedyś możliwość wykupienia tego kwadratu i zrobię to tutaj. Dlaczego? No bo wiecie, no. Wypasione rezydencje, ale nad brudną wodą. No, nie trzyma się to kupy, zdecydowanie nie. Ale co mam zrobić, jak tylko po tej stronie mam wodę? Tutaj oczywiście rozbijam jeszcze przemysł, bo miałam bardzo duże zapotrzebowanie na ten przemysł, więc tutaj powstał taki region bardziej przemysłowy. Tutaj widzę, jakieś budynki się palą. Porobiłam im ostatnio trochę klinik, żeby mogli żyć normalnie. Jakieś szpitale, mam dwa szpitale w mieście. Dzisiaj właśnie chciałam się skupić na tym, żeby gdzieś kina postawić. Mam taką możliwość, więc będę tutaj, słuchajcie, myśleć. Na pewno gdzieś w centrum chciałabym mieć jakieś kino. Centrum, tutaj te moje piękne dzielnice. Tutaj mamy tą elektrownię słoneczną i tu jest masakra. Tutaj w ogóle, nie wiem, niepotrzebnie ten park postawiłam. Ktoś go w ogóle odwiedza. No, 27 osób w ciągu tygodnia. Nie wiedziałam, że ten park aż tak mi po prostu, wiecie co, przymuli i będzie taki brudny. Co wam jest? Tutaj mieszkańcy chorują. No dobrze. Mieszkańcy chorują. No bo co, bo mamy tutaj te. Co to w ogóle jest? Spalarnia. Spalarnia śmieci tutaj jest i są wysypiska. Być może dlatego mieszkańcy, słuchajcie, chorują. Zobaczmy, gdzie mamy tutaj najbliższą jakąś klinikę. Tutaj zaraz, więc. Ale ci są nieobjęci tą kliniką, z tego co widzę. Nie wiem, czy jakbym tutaj po prostu postawiła klinikę, czy to by im coś pomogło. Co, ciężko to stwierdzić naprawdę. Może tutaj przy rondzie dałoby się gdzieś tak przy rondzie umieścić tą klinikę? Chyba też nie bardzo. Tutaj bym mogła. Tu jest jedna klinika, tu jest jedna klinika. Kurde, tutaj jest klinika, więc o co chodzi? Pewnie o te zanieczyszczenia terenu. Trudno. Nie mam gdzie na razie tego dać. Chyba, żebym sobie tą spalarnię przeniosła w ten rejon. Tylko teraz pytanie, co ja chcę tak naprawdę. Zobaczmy sobie, jak to wygląda tutaj. Czy ja chcę tutaj mieć bardziej spokój, czy chcę mieć tutaj syf, nie? A tu znowu mam fajną zatoczkę, więc jakbym kiedyś tutaj wykupiła jakiś teren, to nie chciałabym mieć tutaj syfu. Więc chyba go tam zostawię, gdzie jest. Chyba tak zrobię. Dobra. Co jeszcze się tu pozmieniało, bo ta ulica po prostu mnie przeraża. Nie chcę nawet na nią patrzeć. Tutaj są bobrowniki. Całkiem tu jest przyjemnie, muszę wam opowiedzieć, w tych bobrownikach. A co mamy tutaj w ogóle za rejony? Takie mieszkalne, bardziej zurbanizowane, czyli więcej ludzi. Tutaj widzicie, jest szpital, tutaj jest chyba ten uniwersytet nasz. Zobaczmy. Tak, to jest uniwersytet. Widzicie, tutaj mam problem z terenem. Nienawidzę, jak tak się tutaj robi. Ale nie poprawiam tego z prostej przyczyny. Nie umiem! Ja wiem, że tutaj są narzędzia terenu, można je wygładzić, sia la la la.
Ale jak ja już się zaczynam bawić w wygładzanie terenu, to mniej więcej, słuchajcie, wygląda to później tak. No, więc dam sobie spokój. Tutaj naprawdę mamy dość stromo. Tu bym chciała jeszcze kilka takich dzielnic, właśnie jednodomkowych, postawić. Niech se stoją. W centrum kiedyś właśnie jakieś takie drogie parki, jakąś drogą fontannę. Tutaj mówię o tym centrum. Trzeba też kilka drzewek tutaj posadzić. No tutaj to brzydko wygląda, nie, ten przemysł, ale słuchajcie, ciągle mamy wysokie zapotrzebowanie na przemysł. Niestety, a co mi tutaj w tym przemyśle krzyczą, że co oni chcą? Mieszkańcy chorują. Jacy? Aha, tu są budynki mieszkalne. Łociup. No to nieźle, jest tu jakaś klinika. Nie ma tutaj żadnej kliniki, więc w sumie nie dziwi mnie to, że mieszkańcy chorują. Dałabym im tą klinikę, to ich zaopatrzy na trochę. Dobra, niech se tutaj stoi. Są dwa szpitale na razie w mieście, na razie nie mam zamiaru stawiać kolejnych. Tym bardziej, że to jest cały czas, znowu są wydatki. Ja tutaj niedawno podniosłam jakieś podatki, jeśli o to chodzi. Te moje podatki wyglądają mniej więcej tak. Na szczęście nie byłam w takiej sytuacji, żeby brać pożyczki, bo ja tego nienawidzę po prostu. Czekajcie, musimy dociągnąć teraz wodę do naszej kliniki. Nie wiem, czy prąd też będziemy musieli ciągnąć, czy nie. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego ja mam tak dużo tych wiatraczków. A to dlatego, że ja nie lubię tych linii trakcyjnych, które ciągną ten prąd. Bo dla mnie to jakoś tak, no w normalnym życiu wiadomo, że one są i dobra, nie? I tam po prostu każdy się do nich przyzwyczaił. Ale tutaj jak widzę po prostu te linie, one mi przechodzą przez te drogi, gdzieś tam między tymi budynkami. Tak to szpetnie wygląda, że po prostu mam dość. I po prostu ich nie stawiam. W zamian za to mam pełno wiatraczków i pewnie wszyscy tutaj, nie wiem, za chwilę mi umrą od nich. No, tu są wiatraczki. A nie wiem też, czy gdybym je usunęła, czy dalej bym miała prąd w mieście, czy ta elektrownia słoneczna po prostu na całe miasto będzie mi tutaj ten prąd ładować bez połączenia, wiecie, tego takiego trakcyjnego, czyli tego. Zobaczmy sobie, czekaj, ty zasilasz to i to. Wychodzi na to, że jakby ona całe miasto zasilała, ale w sumie nie jestem pewna. Nie wiem jeszcze o tej grze, słuchajcie, wielu rzeczy. Także tak to wygląda, ale mieszkańcy chorują. To niedobrze. Tak to skomentuję na razie. To niedobrze. Tutaj, słuchajcie, dałam przy tych przemysłowych rejonach też budynki mieszkalne, bo po prostu w przemyśle nie miał kto robić najzwyczajniej w świecie, a tutaj też bym pociągnęła jakieś budynki mieszkalne, może też jakąś strefę, słuchajcie, taką. Aha, tu już dałam wszystko. Dobra, a tutaj mogłabym jakieś sklepy dać. Sklepy, sklepy, dajmy sklepy. Jakie sklepy? Rejon handlowy o dużym zagęszczeniu? Nie, bo tutaj już wkreślamy do tej takiej innej dzielnicy, ja bym dała o tym małym zagęszczeniu. Tylko ciekawe, czy mi się tutaj w ogóle coś wybuduje, bo czasami nie chce się budować i tyle. Nikt nie wie dlaczego, ale bywa. A to co tutaj się dzieje? Cmentarz, brak miejsc. To co ja mam zrobić z tymi ludźmi? Przecież mam krematorium gdzieś tam. Gdzieś tam jest. To na pewno. Słuchajcie, zrobimy tak. No tak, widzę, że wiele problemów. Spróbujemy go opróżnić. Spróbujemy opróżnić cmentarz. W ogóle, jeśli chodzi o krematorium, czekajcie, pojawiają, chyba są dwa i one są tutaj w tej medycznej sprawie. Krematorium. No to tu jest krematorium, ok. Czyli to jest po prostu cmentarz. Cmentarz, gdzie jest? Aha, to mi jakby to samo wyskakuje, dobra. Tutaj, tutaj. Zobaczmy tu, co jest. Krematorium? Nie, cmentarz. Tutaj troszkę dalej. Czekajcie, gdzie to było? Gdzie to było teraz? Krematorium. A nie, to jest cmentarz chyba też. Kurczę, pełno cmentarzy. Co, ja nie mam żadnego krematorium? Nie, to jest niemożliwe. Na pewno jakieś jest gdzieś. Tylko teraz po prostu nie jestem w stanie go znaleźć. Ale chyba faktycznie trzeba by było jakieś postawić. Nie chciałabym tego robić tutaj w centrum, bo że tu mi ludzie umierają.
A jakbym tutaj walnęła to krematorium w rejonie przemysłowym, to i tak przecież chociaż tak głupio, nie? Kremować tych ludzi w takim rejonie. Co by tu zrobić? Może tutaj jakąś taką dróżkę walniemy, słuchajcie. Uwolnimy dróżkę. A co tam? Możemy zwalnąć, kto nam zabroni. Dobra, weźmiemy tą, zrobimy może jakiś łuk. Ile się da. Dobra, łuk, nie w tą stronę. Nie w tą stronę! Nie wiecie co, bez udziwnień zrobię tutaj po prostu taką ścieżkę, tutaj od razu to zburzę. Weźmy to krematorium, zróbmy, bo ja już po prostu nie wiem. Im więcej tego wszystkiego, tym bardziej się nie ogarnia. O, patrzcie, mogę zrobić więzienie jeszcze. Komisariat policji, no to gdzieś tam mamy posterunek policji. W sumie tej policji, jeśli mam być szczera, to mamy chyba mało w mieście. Patrzcie, malutko. Widzicie te dymki takie? Tutaj jest chyba jakieś duże. Malutko, więc też trzeba się tym zająć, szczególnie w tym rejonie, bo tu kuźwa nie ma nic. Nie ma nic. Dobra, za chwilę zrobimy jakieś więzienie, o ile nam w ogóle kasy starczy. Najpierw krematorium, słuchajcie. Nie, 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 nie. Krematorium jest, jest. Ok, damy sobie tutaj krematorium. Patrzcie, ludzie się cieszą, jak jest krematorium blisko nich. Dobra. No to mamy to krematorium, ok, jest spokój jak na razie. Przynajmniej i mam taką nadzieję. Problem ze śmieciami jak na razie, słuchajcie, się rozwiązał. Dobra, budynek spłonął. Co chwilę coś tutaj płonie, więc ja już jestem na to naprawdę wyczulona, ale też mam takie, wiecie, już trochę to olewam. Dobra, Katarzyna Juraś, idź tam, gdzie indziej sobie pisać. Patrzę, czy ktoś korzysta z moich ścieżek pieczołowicie tutaj budowanych. Nikt. Dobra, cały czas się zastanawiam, słuchajcie, czy sobie ten śnieg tutaj dokupić. Jak macie śnieg, to dajcie znać, czy warto. O, widzicie, ile tu jest tych budynków do wyburzenia. Na razie jest noc, a nocą, słuchajcie, nie lubię budować, więc za chwilę gdzieś się zastanowię nad tymi kinami, gdzie je dać. Czemu mi tutaj ci ludzie umierają, co? Potrzebny transport dla zmarłego mieszkańca. No dobra, swoim fiacikiem po niego nie pojadę, także postawiłam wam krematorium, to się bawcie. Dobra, co tutaj mamy? Do wyburzenia kolejna chata. Pełno ludzi mi tutaj normalnie umiera. Nie wiem, czy zrobić jeszcze jeden cmentarz, czy co, bo już naprawdę. No patrzcie, wszędzie te trupie czaszki. Zróbmy koło tego krematorium cmentarz, co? Tu już nie będzie strefy przemysłowej, może po tej stronie, a po tej nie. Chociaż ten wiatr mi tak idzie. Trudno, gdzieś trzeba zrobić ten cmentarz. Więc, sorry, ale tak to będzie wyglądać, przynajmniej jak na razie. Okej, dobra. Ludzie się cieszą, że jest cmentarz, jest krematorium. Słuchajcie, mogą umierać, proszę bardzo. Dobra, tu jest jakaś chata do wyburzenia. Dobra. Okej, tutaj też. Gdzieś cały czas mi tam wyskakują znaczki, że niby linie autobusowe nie są popodłączone, ale są. Jak jeszcze trochę się rozrośniemy, to ja tutaj gdzieś naokoło będę chciała pociągi zrobić, ale to jeszcze za jakiś czas. Tutaj o, znowu jakaś chata opuszczona, gdzie ona jest? Tu. Dobra, zastanówmy się, gdzie by to kino dać i w ogóle gdzie te kina są. To jest budynek kina? Jest. Ile ono kosztuje? No ciup. Dobra. Hałas 30. Zawsze tutaj jak patrzę na to żółte hałas, to mi się wydaje, że tam pisze hajs. Ale dobra. Mniejsza z tym. Gdzie wydać pierwsze kino? Dostępność. Co to w ogóle? A co tu chodzi z tymi czerwonymi kolorami? Że co? Nie wiem. Nie wiem, czy by po prostu jakieś drogi gdzieś jeszcze nie wybudować, żeby wcisnąć to kino. Jezu, ile tu ludzi umiera. Nie no, o co chodzi? O co chodzi? Gdzieś w centrum bym chciała na pewno, czyli gdzieś tu.
tu jest moje centrum, tu są jakieś tanie sklepy. Tutaj? Czy może tam, gdzie bardziej jest, gdzie jest więcej jakichś domków? Może tu? O tak, przy parku, co by na to? Patrzcie, jak się cieszą mieszkańcy, że mają kino. Dobra, fajnie. Przy parku jest kino, jedno. Jeszcze bym chciała co najmniej jedno gdzieś postawić. Dobra, ta część miasta jest zabezpieczona kinem. Tutaj chyba kina nie będę robić, bo bez sensu, więc gdzieś tu by powstało kolejne, tak sobie myślę. Tu jest i szkoła, słuchajcie, i jest uniwersytet, więc myślę, że na kino też tutaj pora. No i nawet dróżki nie trzeba będzie specjalnie budować. Tutaj powinno się wszystko ładnie zmieścić. Nie mogę już! Czemu? Maksymalna ilość odwiedzających. Co, może nie stać mnie pewnie? Nie. Tak, słuchajcie, mamy brak funduszy. Niestety. Także trudno, no co tam, zbieramy na kolejne kino, kiedyś sobie postawimy. Bardzo mnie wykosztowała ta elektrownia słoneczna. Także... Moi drodzy, podłączymy jeszcze tutaj ten cmentarz do kanalizacji miejskiej. Się dziwię, że to krematorium nie pyszczy o wodę, ale dobra. Niech mają sobie wodę. Teraz tak, muszę się zastanowić, co bym chciała tutaj mieć. Znaczy tak, tu są rejony chyba wysoko zurbanizowane, tak mi się wydaje, i tutaj jakieś domki. Okej, dobra, nie wiem, czemu nikt się tutaj nie buduje. Okej. Jeszcze 3000 osób i słuchajcie, będziemy tym miastem stołecznym, z tego co tutaj widzę. Kolejne budynki, port handlowy, o fajnie. Statki generalnie. Okej. Dobra. To na razie sobie zostawimy. Chciałabym tutaj rozbudować tą dzielnicę, ale widzę, że oni tutaj umierają i to mocno. Kurczę. Nie wiem, czy gdzieś tutaj znowu mi trzeba będzie zrobić cmentarza, który by obejmował ich wszystkich tutaj na tym wzgórzu. Dobra. Aha, miałam się też policją zająć. Fajnie, fajnie. Patrzcie, jakie mamy znowu wysokie zapotrzebowanie na przemysły, na przemysł albo te rejony biurowe. Ja mam tutaj te rejony biurowe u siebie, z tym, że one jakoś mi wymierały po prostu. Nie miał chyba tam kto pracować. Ale teraz już mam uniwersytet, więc może ta sprawa się tutaj poprawi. Okej, dobra. Zobaczmy tak, czy by tutaj pociągnąć jakąś dróżkę. Tutaj mamy ten ośrodek jeździecki, słuchajcie. Zobaczcie, jak on tutaj wygląda. Są koniki. Okej. No to może co, tak pociągniemy tą drogę i tak. Nie wiem, czy te oczyszczalnie ścieków w ogóle działają. One na coś się przydają, czy co. Ja tu w ogóle nie mam żadnego nurtu, wiecie. I to mi tak stoi tutaj w tej zatoczce. Ale dobra. Na razie nie mam zamiaru budować kolejnego jakiegoś od nowa, od podstaw miasta, bo to zabiera tyle czasu, że masakra. Na razie chciałabym zobaczyć, jak daleko jestem w stanie tutaj dojść i nie zbankrutować. Tutaj, ej, patrzcie, grają w tenisa, ja, hi, hi. Tu jest właśnie pełno takich dziwnych ośrodków. Dobra, pociągniemy tutaj drogę. Nie. To jest jakaś chuda droga, a tu widzę, że jest taka bardziej chyba rozbudowana. Zobaczmy, która by to mogła być. Teraz nie pamiętam i to jest najgorsze, to była taką drogę to tam budowałam. Nie, prosta, niech będzie prosta. No i oczywiście co? No i zrobimy klasyczny kwadrat, a może takie zakole? Ja wiem, że to jest nieekonomiczne i w ogóle, ale nie chcę mieć pełno kwadratów w mieście. No, tak. Powiedziałam i zrobiłam. To pociągnijmy jeszcze jakąś drogę. Tutaj. Ja wiem, że to jest nieekonomiczne, że powinnam budować sobie same kwadraty i w ogóle. Tutaj nie mogę pociągnąć nic.
Czekajcie, na pewno się da. O nie, zmierzch, zmierzch, zmierzch mnie złata. Niedobrze. Co? Nie mogę drogi postawić. O czym wy do mnie mówicie? Jest droga, a tam jak to wygląda? No właśnie, jak jest noc, to ja nic nie widzę, słuchajcie, będzie krzywo. Będzie krzywo. No nie jest krzywo. Ale słuchajcie, trudno. Tutaj jest ten ośrodek jeździecki, nie? Gdzieś w tym kraterze, których tutaj pełno. Ale spoko. Zrobimy sobie te małe domki tutaj. Region o małym zagęszczeniu. Pyk, 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 pyk. Niech się zagęszcza, niech pod turbiną też, słuchajcie, ludzie mieszkają. A co? Dobra, tutaj postawimy wszystko. Ja bym chciała tylko zobaczyć teraz tak. Czy oni mają tu jakieś sklepy? Nie mają! Więc im dam. Niech się cieszą, że mają blisko. Dobra, tyle im wystarczy. Teraz zobaczmy tak. Policja nie, edukacja nie, zdrowie. Tam macie boroki, dopiero jakąś klinikę. Chcielibyście tu jakąś? Chcielibyście? Czekajcie, bo ta ich ubezpiecza aż dotąd, a ta ubezpiecza aż dotąd, a ta by ubezpieczała wszystko. Dobra, damy tutaj. Ja wiem, ja się zrujnuję na tych klinikach, ale dobra, niech mają, niech mi nie pyszczą później. Zobaczmy jeszcze te regiony. Dobra, no to tutaj mogę do końca sobie machnąć te domeczki, tak myślę. No i dobra, ale wiecie co, czekajcie, ja tutaj jeszcze za pamięci dam jakiś park. Może dzięki temu ta ziemia mi pójdzie do góry. Duży plac zabaw. Zero, dobra, duży plac zabaw, damy tu? Da się dać? Da się dać! Da się dać! Słuchajcie, damy tu koło turbinki. O. No na razie mało ludzi, słuchajcie, to uszczęśliwiło, jeśli mam być szczera. Ale może w przyszłości coś to zmieni. Mamy strasznie mało kasy, słuchajcie, już nie szastamy, nic nie budujemy. Zaraz zbankrutuje i się skończy Eldorado. Zburzymy to, zburzymy to. Kurczę, w tym mieście naprawdę trzeba posprzątać. Przede wszystkim tych umarlaków trzeba by było posprzątać. To jest duży problem teraz. Się zrobił. Kurde, ale tracimy kasę. Tracimy kasę. Czekajcie. Tracimy, nie? Tracimy dalej. Zobaczyć, czy te nasze straty się zmniejszą. Trochę się zmniejszyły. Zobaczmy te nasze podatki. Tutaj były te przepisy. Podatki. Podwyżka podatków w rejonach mieszkalnych o małym zagęszczeniu. O dużym, podwyżka podatków w rejonach handlowych, podwyżka podatków w rejonach handlowych, w rejonach budowy, czy usługi podatkowe dla rejonów mieszkalnych w zagęszczeniu. Rozrywka wolna od podatków. Chyba was pogięło. A nie ma dla ten? Tutaj możemy sobie wybrać, komu będziemy bardziej sprzyjać. Zaawansowane technologie, zagospodarowanie przestrzeni przemysłowej, mecenas dużych przedsiębiorstw, entuzjasta małych przedsiębiorstw. Ciup, co by tu wybrać? Możemy kilka? Możemy. Dobra, to wybierzemy sobie te dwa. Słuchajcie, nie wiem, czy nie wiem, czy nie będę musiała podatków za chwilę podnieść. Może się tak stać. Jeszcze muszę chwilkę poobserwować nasz budżet. Ale się troszkę tutaj wkopaliśmy z tymi klinikami. A widzicie, jeszcze trzeba ten pociągnąć im wodę. Pewnie za chwilę będą jęczeć o prąd.
i po prostu taka niekończąca się opowieść, nie? Tu się już inni budują. A tutaj ludzie mi opuszczają masowo domy. Słuchajcie, tutaj widzę te rejony takie sklepikowe powstały. Patrzcie, ile tutaj osób mi opuszcza te domy. Masakra jakaś. W tym rejonie miasta to jest tragedia po prostu. W ogóle trzeba by było się wziąć tutaj i posprzątać. Jezu, no postawiłam im te krematoria i te cmentarze i nic się nie zmieniło. Może w sumie postawiłam w złym miejscu. Czekajcie, zobaczmy. To jest policja? Nie, to jest opieka zdrowotna. I teraz nic nie mogę, słuchajcie, postawić już. Tak się wkopałam. Ale dobra, może za niedługo powstaną tutaj jakieś nowe mieszkania, budynki, będziemy mieli trochę więcej ludzi. Bo jak na razie po prostu ludność nam tutaj spada. Dobra, jesteśmy na plusie, więc całe szczęście. Co mi się tam stało? Budynek spłonął. Okej, dobra. Dzięki za info. Moi drodzy, będziemy już kończyć ten odcinek. Ja wiem, że niektórzy, znaczy właściwie pewnie wielu z was, nie jesteście entuzjastami po prostu, może innych rozgrywek i Jezu. Ludzie mi uciekają z miasta. Nie jesteście entuzjastami właśnie takich rozgrywek innych niż Simen, ale myślę, że czasami fajnie po prostu zrobić sobie taką odskocznię. Dobrze, moi drodzy, ja będę już kończyć. Muszę tutaj zająć się moim miastem i umierającymi wszędzie ludźmi. I opuszczonymi domami. Za chwilę mi się tutaj zrobi normalnie jakieś miasto zombie. Dobra, ja już kończę ten odcinek. Oczywiście zapraszam was na kolejne. Trzymajcie się i pa.